Panie Prezesie, Szanowni Państwo, to, o czym Pan Prezes dziś mówił, jeszcze cztery lata temu wydawało się czymś niewyobrażalnym. Nasi przeciwnicy polityczni mówili o tym, że tego się po prostu nie da, że to jest niemożliwe, że nie można tego zrobić. Pan Prezes już częściowo wyjaśnił, dlaczego tak się działo, bo byli uwikłani w wiele interesów, nie chcieli, nie potrafili po prostu zrobić coś dobrego dla Polski a często po prostu nie mieli pomysłu i wydawało im się, że wszyscy, którzy działają na polskiej scenie politycznej są tacy sami jak oni. Że jeżeli nawet coś obiecują, to tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć głosy w kolejnej kampanii wyborczej. Nasze ugrupowanie od wielu lat mówiło o tym, że Polska może być inna. W poprzedniej kampanii wyborczej postawiliśmy bardzo ambitny program. Program, który wydawał się nie do zrealizowania. Program, który mówił o tym, że Polakom może żyć się lepiej, że w naszej ojczyźnie jest miejsce dla każdego, że nie tylko w wielkich miastach, ale i w tych mniejszych i na terenach wiejskich można po prostu dobrze żyć, że można żyć uczciwie, że można płacić podatki, a państwo może być sprawne. Oni próbowali nas wtedy ośmieszyć. Mówili, że pieniędzy nie ma i nie będzie, że jest to niemożliwe. My przez te cztery lata pokazaliśmy, że potrafimy zrealizować coś, co wydaje się niemożliwe. Że dzięki skutecznym działaniom potrafimy Polskę zmieniać. Potrafiliśmy pokazać, że te cztery lata to dobry czas dla Polski. To dobry czas dla Podlasia także. Pokazaliśmy, że jest perspektywa rozwoju na kolejne lata. Pokazaliśmy, że z Kopciuszka, który na salonach Europy musiał tylko i wyłącznie się kłaniać i liczyć na uśmiechy oraz poklepywania wielkich tego świata, możemy stać się partnerem, który realnie mówi o interesach swojego państwa i narodu. I mimo tego, że wielu się na to nie godzi, to potrafi wywalczyć korzystne dla naszego państwa decyzje. Pan prezes o nich częściowo już przynajmniej mówił. Pokazaliśmy, że można być skutecznym także na arenie międzynarodowej. Pokazaliśmy również, że nasz kraj ma olbrzymi potencjał, że jeżeli państwo rządzone jest uczciwie, jeżeli ściągane są podatki, karani są ci, którzy łamią prawo. To nie tylko i wyłącznie wystarcza na funkcjonowanie państwa na dotychczasowym poziomie, ale można przekazać pieniądze także tym, którzy dotąd z rozwoju gospodarczego nie korzystali. To dlatego te wielkie programy społeczne, których twarzą swego czasu była pani premier Beata Szydło, 500, plus, o którym pan prezes wspomniał przypowiedział na naszej konwencji programowej 4 lata temu, były również wyśmiewane. A dziś. Trudno sobie wyobrazić, aby polityka społeczna w Polsce, ale i w ogóle w coraz większej części Europy nie funkcjonowała bez tego typu działań państwa, bez tego typu programów. Pokazaliśmy, że potrafimy znaleźć na to pieniądze i nie doprowadziliśmy do ruiny państwa. Budżet ma się tak dobrze, jak jeszcze nigdy w dziejach naszego państwa. Po raz pierwszy zaproponowaliśmy zrównoważony budżet bez deficytu. To wydawało się jeszcze niedawno zupełnie nie do zrealizowania. Potrafiliśmy obniżyć podatki, zarówno dla przedsiębiorców działających w naszym kraju, ale i także dla nas, zwykłych obywateli, którzy pracują na umowie zlecenia czy na umowie o pracę. To też było możliwe. Pokazaliśmy także, że w końcu nie musimy wstydzić się tego, że jesteśmy Polakami że mamy zupełnie inny pogląd na to, jak prowadzić politykę godnościową. Hasło polskość to nienormalność, to hasło naszych przeciwników. Oni wstydzili się wręcz tego, że byli Polakami. Uważali, że jesteśmy gorszą panną na wydaniu. A my pokazaliśmy, że jesteśmy dumnym narodem z piękną ponad tysiącletnią tradycją, który potrafi sam się dobrze rządzić, gospodarować i walczyć o swoje interesy na arenie międzynarodowej. Łatwo nie jest. Łatwo nie jest, bo te, przez te cztery lata nie byliśmy w stanie jeszcze zmienić wszystkiego. Nie jesteśmy cudotwórcami, ale staramy się rozwiązywać praktycznie problemy. Po to, żeby Polska rzeczywiście była krajem mlekiem i miodem płynącym, potrzebujemy jeszcze trochę czasu. Potrzebujemy, aby ten dobry czas dla Polski trwał co najmniej kolejną kadencję, a nawet jeszcze kilka kolejnych, bo wiele procesów w Polsce nie dzieje się od razu. Na to potrzeba wiele lat. Tak, jakby chociażby budowa dróg, kolei. Tu ci samorządowcy, których tu licznie widzę, wiedzą, że jest to proces wieloletni. Często jedna kadencja wystarczy zaledwie do tego, aby przygotować plany, a potem dopiero można je realizować. My także potrzebujemy kolejnych lat do tego, aby Polsce było lepiej, aby Polakom żyło się lepiej. Także w tej dziedzinie, którą mam zaszczyt od kilku miesięcy zarządzać, przeprowadziliśmy bardzo poważną zmianę. To była jedna z najbardziej oczekiwanych zmian przez Polaków. Polacy wiedzieli, że polska szkoła ma liczne mankamenty, że trzeba wprowadzić tam liczne zmiany. I ta zasadnicza zmiana strukturalna, wygaszenie gimnazjów i dojście do wydłużonego czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum wraz ze zmianą programową pozwoli nam lepiej kształcić młodych Polaków. Pozwoli nam również wychować ich na dobrych patriotów, bo jako naród i państwo nie przetrwamy, jeżeli nasi następcy nie, be, nie będą czuli związku z tą ziemią, z tym państwem, z własnym narodem. I my to zmieniamy. To także polityka historyczna. To także polityka historyczna, zarówno na arenie międzynarodowej, i tu, na naszej wewnętrznej arenie, pozwala nam przypomnieć bohaterów, którzy przez kilkadziesiąt lat byli zapomniani. Ci, którzy oddawali życie za naszą ojczyznę, a potem nawet nie mieli swoich grobów. Dzięki m.in. działalności Instytutu pamięci, Instytutu pamięci Narodowej, ale i także polityce państwowej, ci ludzie w końcu zajmują to miejsce, które od dawna powinni mieć w naszej pamięci. My będziemy Tę politykę prowadzili dalej, mimo tego, że nasi przeciwnicy, media często nam nieprzychylne próbują mówić o jakimś chaosie, o złych decyzjach. My twardo będziemy podążali dalej, bo wiemy, że jest to ten kierunek, który pozwoli dalej rozwijać Polskę. Często mamy do czynienia z manipulacją. Ja przytoczę choćby te sprawy, z którymi często się ostatnio borykam. Gdy mówimy teraz o podwyższaniu wynagrodzeń nauczycieli, o tym, że przekazujemy dodatkowe pieniądze, miliard złotych, na te wynagrodzenia, to od razu słyszymy ze strony naszych oponentów politycznych, że to jest za mało, że nie dajemy tych pieniędzy. Na przykład wiceprezydent Warszawy w jednym z wywiadów powiedziała, że w ramach zwiększonej subwencji miasto Warszawa nie dostanie nawet złotówki na to, aby podwyższyć wynagrodzenia nauczycieli. My wyraźnie pokazujemy, że jest to kilkadziesiąt milionów złotych. Mimo to duża część mediów nawet tego nie zauważa. Nadal próbuje mówić o jakimś chaosie, o tym, że źle się dzieje w tej czy w każdej innej dziedzinie. Pan prezes wspomniał również o tym, że zdarzają nam się błędy, większe czy mniejsze ale my potrafimy wyciągać z tego wnioski. Potrafimy konsekwentnie zmieniać także tych ludzi, którzy się nie sprawdzali. Taka korekta została dokonana także i u nas na listach, stąd między innymi jeden z senatorów nie jest naszym kandydatem. My, w przeciwieństwie do naszych przeciwników, którzy do końca bronią tych, którzy mają wielokrotne zarzuty prokuratorskie, mówimy, że jesteśmy partią, która działa. Partią, która przy okazji zdarza się, że i popełnia błędy. Ale jeżeli te błędy widzimy, to staramy się je od razu naprawiać. Nawet i w naszych szeregach nie zawsze się to cieszy wielką popularnością. Przypomnę chociażby obniżkę uposażeń samorządowców czy parlamentarzystów. Większość Polaków przyjęła to bardzo dobrze. To było pokazanie, że z naszego punktu widzenia służba ojczyźnie jest służbą, a nie pójściem tylko i wyłącznie po to, aby się tam dorobić. I ta linia dzięki panu prezesowi jest kontynuowana i będzie kontynuowana jeszcze przez wiele lat, także u nas w regionie. Dziś stoimy przed najpoważniejszym wyzwaniem, bo możemy mówić piękne rzeczy, opowiadać piękne programy, ale tak jak pan prezes zaznaczył, bez uzyskania poparcia Polaków nie będziemy mogli dalej tych zmian wprowadzać. Mimo tego, że jesteśmy wiarygodni, to jeżeli nie uzyskamy ponownie przedłużenia... Poparcia ze strony społeczeństwa, to nie będziemy mogli dalej działać na rzecz Polski. Dlatego przygotowaliśmy listę kandydatów do Sejmu, do Senatu ludzi sprawdzonych, ludzi, którzy już pracowali w polskim parlamencie, mają ze sobą doświadczenie w administracji rządowej, w administracji samorządowej, ludzie, którzy w działalności publicznej pokazali, że potrafią, potrafią zmieniać także te małe ojczyzny. To są ludzie uczciwi, ludzie pracowici, którzy mogą gwarantować, że będą dbali nie tylko o interes całej Polski, nie tylko o interes Podlasia jako całego województwa, ale wszystkich naszych wyborców. Oni pamiętają o tym, że Polska to nie jest abstrakcja. Polska to ojczyzna zamieszkiwana przez naszych rodaków, którym należy się dobra praca, do, dobra służba. I my chcemy Państwu dalej służyć. Dlatego prosimy Państwa o pomoc i prosimy o głosowanie na listę Prawa i Sprawiedliwości 13 października.